Cześć. Ostatnio na naszym Facebooku zadałem Wam takie pytanie odnośnie tego, jaki materiał chcielibyście zobaczyć w przyszłości na tym kanale właśnie. Takich komentarzy odnośnie tego, co byłoby potrzebne z materiałów, pojawiło się kilka. No ja już nawet zrobiłem jeden taki materiał, do którego obejrzenia oczywiście Was zapraszam, jeśli go nie widzieliście. Natomiast w tym materiale poruszymy sobie kolejny problem, kolejne pytanie, które zostało poruszone pod tamtym komentarzem. Ja tak na marginesie tylko dodam, że jeżeli ktoś z Was ma taką potrzebę, abym ja omówił coś jeszcze na kanale, albo wytłumaczył coś, to oczywiście pamiętajcie, że komentarze są do Waszej dyspozycji. Na Facebooku również zadać tam pytanie, czy w wiadomości, czy może w komentarzu pod postem, nie ma to znaczenia w którym. Ja monitoruję te rzeczy, więc jak najbardziej możecie zadawać mi takie pytania. Więc wysyłajcie pytania, ja postaram się do nich odnosić w miarę możliwości. To w takim razie przejdźmy już do konkretów i do drugiego tematu, który został poruszony wśród tych pytań. A było to takie pytanie, jak zrobić kopię kształtu i równe odsunięcie jego konturu od wewnątrz lub zewnątrz o zadaną liczbę milimetrów. No to zróbmy sobie w takim razie to, co chciał pytający, czyli weźmy sobie ich kształt, zróbmy jego kopię, tu jest w tym przypadku jest to napis, powielmy go sobie, czyli klikam prawym przyciskiem myszy, robię powiel, no i mam już tutaj drugi kształt. Teraz zmieńmy sobie jego kolor na wszelki wypadek, abyśmy widzieli, że jest różnica między poprzednim kształtem a nowym. No i w tym momencie będziemy chcieli go sobie odsunąć dynamicznie. Jednak jest to tekst. Więc pierwsze, co potrzebujemy zrobić, bo taki tekst po prostu nie pozwoli się rozszerzyć albo zwęzić, potrzebujemy go zamienić na krzywe i do tego tutaj w widoku edytora węzłów klikamy sobie na tę ikonkę, czyli konwertowanie kształtów na ścieżki i to nam się zmieni. Gdyby ktoś nie miał tutaj takich ikonek, prawdopodobnie są one tutaj w panelu po prawej stronie. Ewentualnie tutaj w obiekcie można, czy w ścieżce bardziej, można zrobić, użyć takiej opcji jak obiekt w ścieżkę i to jest dokładnie to samo, czego potrzebujemy, to jest dokładnie ta sama czynność, którą potrzebujemy wykonać, aby nam się ładnie napis zmienił w piksele. No i dobra, kiedy już mamy taki obiekt w ten sposób zrobiony, czyli zamieniony sobie na krzywe, to możemy rozszerzyć go na kilka sposobów. Jest sposób stary. Jeżeli sobie wejdziemy tutaj w ścieżkę, klikniemy sobie na coś takiego jak odsuń do wewnątrz albo na zewnątrz, a najlepiej kopiuj dynamicznie, odsuń dynamicznie, to wtedy, kiedy wejdziemy sobie w edycję węzłów, to tutaj zamiast tego, co widzieliśmy przed chwilą, czyli te punkty, pojawi się taki diamencik. Jeżeli go sobie przesuniemy, to Inkscape nam rozszerzy, albo jeżeli go przesuniemy w drugą stronę, to może nam też zwęzić nasz kształt i zrobić go tak jakby odchudzić. To niebieskie pod spodem to jest oczywiście nasz poprzedni kształt. Problem leży w tym, że jeżeli tak zrobimy, to nie mamy kontroli nad tym, jakiej grubości konkretnie, czyli o ile przesuniemy konkretnie ten obiekt. W związku z tym zrobiłem teraz kilka razy Ctrl-Z i wróciłem do tego, co mieliśmy wcześniej. I teraz przejdziemy do tej właściwej metody, której drobny spoiler mamy tutaj już po prawej stronie. Jest to edytor efektów ścieżki. Aby wejść do edytora efektów ścieżki, aby on się tutaj pojawił, należy wejść sobie w menu ścieżka i tutaj na dole zjechać do edytora efektów ścieżki. Kiedy go klikniemy, pojawi nam się taka zakładka i tutaj będziemy możliwość dodania efektu ścieżki. Efekt, którego szukamy, znajduje się tutaj. W starych wersjach Inkscape'a on się nazywa offset. W najnowszej jest to przesunięcie, bo tak zostało to przetłumaczone. I właściwie tutaj już widać to, co jest najważniejsze, czyli konkretnie o jaką wartość przesunięcia będziemy chcieli nasz kształt zmodyfikować. No i tutaj możemy sobie nawet wybrać jednostkę, możemy sobie wybrać algorytm. Na ten temat to wydaje mi się, że najłatwiej poklikać i popatrzeć, co się dzieje. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o sedno, to będzie nim to, że jeżeli wybierzemy sobie jakąś wartość milimetrową tutaj, to możemy po prostu wejść tu albo wyklikać plusem i minusem, albo po prostu na przykład wpisać ręcznie jakąś wartość, powiedzmy, że jest to 4, tak? Ja teraz jeżeli schowam ten obiekt do tyłu, to widać będzie, że na wierzchu jest nasz stary kształt, a pod spodem jest ten nasz pomarańczowy nowy. Ewentualnie, jeżeli chcemy go sobie odchudzić, na przykład teraz dam go na wierzch, to można wpisać tutaj również wartość ujemną, niech to będzie powiedzmy minus 2, tak? W ten sposób Inkscape nam właśnie odchudzi ten obiekt o zadaną ilość milimetrów. Gdyby ktoś jednak chciał zrobić to ręcznie, to oczywiście również istnieje taka możliwość w edycji węzłów, kiedy sobie zbliżymy, powiększymy sobie nasz obiekt, to tutaj właśnie w tym edytorze na jednej z liter na górze z tych liter pojawi się takie pomarańczowe kółko, jak na nie najedziemy to jest niebieskie i kiedy złapiemy to, to możemy po prostu sobie dowolnie również rozciągnąć albo odchudzić ten kształt, natomiast w tej sytuacji pytanie oczywiście było o ilość milimetrów, no to tak jak mówiłem tutaj warto wtedy sobie po prostu wpisać taką wartość ręcznie. Z mojej strony w tym materiale jest to już wszystko, natomiast jeżeli macie jakieś inne pytanie jeszcze, to oczywiście zapraszam do komentowania tymi drogami, o którymi powiedziałem. Dziękuję za uwagę w takim razie i zapraszam na kolejny materiał.
No przy okazji można oczywiście kanał zasubskrybować, dać łapkę w górę, nie zaszkodzi.